Zaczynamy nowy cykl towarzyszący wystawie fotografii Aleksandra Jałczyńskiego Chodząc po ziemi. Zaczynamy mocnym uderzeniem, spotkaniem Zawód Fotoreporter z czwórką utytułowanych fotografów, fotoreporterów polskich, które dla Państwa poprowadzi Kinga Klenik, fotoedytorka z Tomorki. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Zapraszam fotografów. Na scenę chodzi chyba Kamiński, też pozwolita. Tomasz Baza, freelancer, Tarek Sokołowski, AP i Filip Ćwik, Nato Images i Newsweek. Więc na początku obejrzenie tych trzech fotografów przyniosło swój materiał, jakieś wybrane zdjęcia, prawda? I obejrzymy sobie po kolei ich portfolio. Tarek jakby nie przyniosłeś, tak? Może zacznijmy od Kuby Kamińskiego. Zdjęcie z portu w strefie Gazy, w mieście Gaza. Byłem tutaj również z ramienia mojego dziennika Rzeczpospolita, w którym pracuję, razem z dziennikarzem, szefem działu zagranicznego Jurkiem Waszczyńskim. Robiliśmy reportaż w ramach akcji, polskiej akcji humanitarnej. A propos zanieczyszczonej wody pitnej w strefie Gazy. Przez to, że po operacji, tutaj taki krótki wstęp, po bombardowaniach ostatnich, po ostatniej wojnie w strefie Gazy z Izraelem, jeszcze bardziej te granice zamknęły się. Hamas, który doszedł do władzy w Gazie, nie idzie na żadne ustępstwa z Izraelem i vice versa. To jest kwestia filtrów wodnych, których brakuje w strefie Gazy, zbombardowane oczyszczalnie ścieków i też, jak zobaczymy później, no właśnie, to jest trochę ciekawy kontrast do tego. Tu jest park wodny, park rozrywki, tylko dostępny dla członków Hamasu. Nieliczni mogą tutaj zażywać kąpieli w czystej wodzie, gdyż filtr do wody na przykład w tym basenie kosztował gdzieś parę tysięcy dolarów, ale jest to rozrywka tylko dla obywateli, którzy są działają w ruchu Hamasu. To jest z tym zdjęciem łączy się krótka historia ciekawa, kiedy to nasz informator, z którym współpracowaliśmy na miejscu, zaproponował nam w środku nocy spotkanie się, jak to powiedział, przez telefon z ludźmi, z którymi chcieliśmy się spotkać. Rzeczywiście chcieliśmy się spotkać z tymi ludźmi. Są to bojownicy z ekstremistycznej jednostki wojsk Al-Qusam, które są tak jakby prestiżowym bojówkami Hamasu, prestiżowymi, co podkładają, są odpowiedzialni za podkładanie ładunków wybuchowych w Izraelu, za ataki samobójcze. Pamiętam, że dostaliśmy ten telefon o 24 w nocy i powiedziano nam, że jak się dostaniemy z dziennikarzem za pół godziny 40 km do jakiegoś małego miasteczka, w którym nigdy nie byliśmy, to tam będzie czekał na nas samochód, który nas przewiezie do tego miejsca, gdzie chcemy się z tymi osobami spotkać. No więc stwierdziliśmy, że po coś tam przyjechaliśmy, więc zaryzykujemy. Znaleźliśmy jakąś taksówkę w centrum miasta, która zawiozła nas do mojego miasteczka. Była około godziny 1 w nocy. Rzeczywiście na zupełnie wyludnionym placyku w tym mieście czekał na nas biały jeep, który z kierowcą, który nie odezwał się nawet na słowo i po prostu nas zabrał. Następnie jechaliśmy jakieś 40 minut i wysadził nas w środku nocy na cmentarzu. Tam przyszedł po nas inny człowiek, który zapytał pierwsze pytanie, jakie do nas, znaczy powitał nas oczywiście, ale zapytał się, czy
Czy mamy napisane testamenty? To był taki jego żart oczywiście, na szczęście. Po tym, jak już stanęliśmy pośród tych grobów na cmentarzu, jeszcze nikogo nie było, nagle z krzaków, z różnych miejsc zaczęli wychodzić ci panowie, którzy podeszli do nas i się przywitali, mówiąc świetnym angielskim. Większość z nich studiowała za granicą w Londynie. To są bardzo wykształceni ludzie. I to nas trochę uspokoiło. Pamiętam tylko jeszcze takiej śmiesznej anegdoty, jak w pewnym momencie było wielkie poruszenie. W ogóle dlaczego spotkaliśmy się tam, w tym miejscu, tak na środku po prostu cmentarza w nocy? Dlatego, gdyż nad całą Strefą Gazy latają samoloty izraelskie bezzałogowe, które filmują każdy ruch tych jednostek, tych ludzi związanych z tą jednostką i jak później dojdziemy do zdjęcia, co się dzieje, jak taki samolot namierzy kogoś. No ale wracając do śmiesznej anegdoty, nagle wybuchło wielkie poruszenie wśród wszystkich tych osób, które tu stały. Wszyscy coś mówili po arabsku do siebie. Ktoś wybiegł jeszcze z krzaków. Ja się pytam, co się stało. Jak to zrelacjonował mi nasz przewodnik, który tam się znalazł i nam tłumaczył, powiedział, że Barcelona strzeliła 8 gola. Witam wszystkich. Ja przygotowałem łącznie 17 zdjęć. Pierwszy początek to są dwa moje projekty. Jeden jest związany z polskim wybrzeżem, drugi projekt taki bardziej osobisty, teatr życia. Trzeci zestaw to będą pojedyncze zdjęcia z Wall Street. To jest jedno ze zdjęć otwierających cykl o plaży, jeżeli chodzi o moją linię brzegową. Poszukiwacze dzień wcześniej zostały zakopane przez radio skarby i ludzie przez pół dnia praktycznie przeczesywali plażę w poszukiwaniu nagrody. To jest jedno z pierwszych zdjęć, które zrobiłem w trakcie mojego projektu o linii brzegowej. Jest to sytuacja, kiedy dostałem informację o tym, że na polskie wybrzeże zbliża się dość silny sztorm i przyjechaliśmy z grupą znajomych fotografować właśnie, powiedzmy, krajobraz w czasie sztormu, a jedna z dziewczyn postanowiła poczuć nutę większych emocji i chciała stanąć na samym końcu falochronu, żeby fale uderzyły o nią. Będąc w Nowym Jorku, zacząłem robić także portrety ludzi w trakcie przygotowywania przed paradą Halloween. Jest to jeden z chłopców przyglądający się w lustrze. To jest także zdjęcie z Halloween. Była grupka kosmonautów, którzy wesoło paradowali przed rozpoczęciem całej parady. Zdjęcie wykonane na Times Square w trakcie poszukiwania właśnie zdjęć, ponieważ cały mój projekt Teatr Życia jest takim bardziej osobistym projektem, projektem poszukiwania, powiedzmy, sytuacji na granicy świata realnego i mniej. I uważałem, że to zdjęcie nadaje się do tego projektu. Kolejne zdjęcie z Halloween. Cała parada była podzielona na różne podziały tematyczne. Byli ludzie, którzy przedstawiali jakby sceny z Michaela Jacksona z Thriller. Byli ludzie, którzy byli przebrani tylko za gałki oczne. Byli ludzie przebrani za ludzi zmasakrowanych po wypadkach, więc można było złapać różne sytuacje. Czy dla Was bycie fotoreporterem to jest sposób na życie, czy to jest zawód, czy to jest... W ogóle czy cieszycie się z tego, że jesteście fotoreporterami, fotografami, bo jak wszyscy wiemy... Może ja zacznę, ja się bardzo teraz cieszę. Jest bardzo ciężko na rynku pracy, coraz gorzej właściwie. Jest bardzo ciężko, no to prawda. Każdy z nas teraz przeżywa, myślę, zastanawia się nad tym, co dalej, co z tym zrobić. Nie odpowiem na to pytanie, nie wiem, czy ktoś z nas odpowie na to pytanie, co będzie za rok, jak to wszyscy obstawiają. A o samej pracy fotoreportera, rzeczywiście zacząłem od tego bycia fotoreporterem.
nadal nim jestem, ale ostatnio zaczynam traktować moje zdjęcia trochę jako efekt uboczny. Efekt uboczny moich podróży. Tak naprawdę jest to pretekst, bycie fotoreportem jest to pretekst, żeby w pewnych miejscach się pokazać, żeby do pewnych miejsc dotrzeć, gdzie nie dotarłbym jako człowiek bez jakiegoś konkretnych powodów. Moim powodami jest fotografia, a mówię to efekt uboczny, gdyż często jestem w ogóle osobą bardzo ciekawą, jestem bardzo osobą ciekawą świata, więc robię to tak naprawdę, żeby przez różne miejsca, przez doświadczenia bardziej poznać siebie, a przy okazji fotografuję. Myślę, że na początku trzeba powiedzieć przede wszystkim zdefiniować, kim jest fotoreporter. To jest bardzo istotne, bo tak naprawdę fotoreporter to jest człowiek, który jest dziennikarzem, który po prostu używa aparatu jako narzędzia pracy, nie pióra, tylko aparatu. I nie każdy fotograf jest fotoreporterem, to jest bardzo ważne. My jako fotoreporterzy jesteśmy dziennikarzami. W momencie, kiedy przestajemy pracować w redakcjach, przestajemy być fotoreporterami, zaczynamy być fotografami. I to jest istota rzeczy. I ja myślę sobie, że na dzień dzisiejszy w tym zawodzie jest dosyć duży problem, tylko że do tej pory było tak, że rzeczywiście redakcje zatrudniały fotoreporterów na etacie, albo na filmach, albo na kontraktach. W tym momencie jest dosyć duża freelancerka, redakcje nie bardzo chcą zatrudniać fotografów, nie jest właściwie z niewiadomych względów, chyba oszczędzania. A prawda jest też taka, że ta fajna fotografia przestała w ogóle funkcjonować w gazetach. I to jest podstawowy problem, że jakby przestała się liczyć relacja, tylko zaczęła się liczyć ilustracja. Gazety są ilustrowane, a przestała być pokazywana relacja, czyli jakby subiektywne spojrzenie fotografa na dany temat. A w którym momencie to według Ciebie się stało? Wiesz co, ja nie wiem w którym momencie, natomiast rzeczywiście... My tak naprawdę mamy bardzo krótką historię fotografii prasowej. Ja myślę sobie, że to na przełomie paru lat ostatnio się stało. Kiedy zaczęło to się dokładnie zaczęło padać po prostu. Ja może powiem inaczej, ja pamiętam, że jak ja zacząłem pracować dla Newsweeka, to było 10 lat temu, jak Newsweek wchodzi na rynek polski. To pamiętam, że moja Kasia policzyła mi kiedyś, że w ciągu roku ponad 250 nocy byłem poza domem. To znaczy cały czas pracowałem, cały czas byłem na wyjazdach. Naprawdę zdarzało się tak, że przez miesiąc nie wracałem do domu, że wyjeżdżałem na temat. Tydzień byłem gdzieś w Polsce, następnie dostałem telefon, jeździłem do Niemiec, bo coś się dzieje. Następnie wracałem z Niemiec do Warszawy, przynajmniej chciałem wrócić do Warszawy, musiałem się zatrzymać w Poznaniu, bo tam się coś stało, a następnie jechałem do Bydgoszczy. Więc jakby ciężko mi było dotrzeć nawet do Warszawy, dlatego że non-stop podróżowałem, cały czas byłem w rozjazdach. Na dzień dzisiejszy byłem zupełnie szczerze, że nie pamiętam, ile było na delegacji. Nie pamiętam tego. Nie trudno mi jest to powiedzieć, bo ostatni raz na Ukrainie. Właściwie nie wiadomo, z czego to się bierze. Nie wiem, może z olbrzymiego rozwoju internetu, może dlatego, że wszyscy rzeczywiście mają wysokie klasy aparatu już teraz w telefonach komórkowych i może ja też się czasami zastanawiam i nawet uważam, że to jest słuszne i fajne, że teraz tak naprawdę prawdziwymi świadkami wydarzeń są ludzie właśnie, którzy są na miejscu, prawda? Że nie wiem, że płonie stodoła na Ursynowie, zacznie się palić na Ursynowie jakiś dom, to zanim fotoreporter z danej gazety tam dotrze, to już będzie zrobionych 500 tysięcy zdjęć komórką przez świadków, którzy będą to obserwowali na bieżąco i te zdjęcia trafią do gazety. I tak naprawdę to są świadkowie, oni to relacjonują. Może nie robią tego w bardzo taki sposób doświadczony, ale to jest właściwie najciekawsze, bo ludzie w to jednak cały czas wchodzą, klikają, oglądają, patrzą i może przyszedł czas właśnie na taką fotografię bardziej subiektywną, może przyszedł czas na to, żeby tę fotografię fajną, ciekawą, taką reporterską również, taką dziennikarską pokazywać w albumach, pokazywać w jakichś publikacjach własnych. Może jest czas, żeby powstała gazeta, że rzeczywiście prawdziwych reporterów w Polsce. Mam nadzieję, że się sprzedawałaby. Ja myślę, że tak, zdecydowanie.
Czekła, twoje obserwacje, bo jesteś bardzo długo. Od którego roku właściwie? Od zeszłego wieku. Ale to, co powiedziałeś, to ja uważam, że to w momencie zaczęło padać, w momencie, kiedy gazety mające jakieś magazyny zaczęły zamykać te magazyny. Magazyny były jak gdyby formą trzymania fotoreporterów, żeby zapełnić strony w tych magazynach, trzeba było zrobić jakiś fotoreportaż, wysyłany fotoreportera i to funkcjonowało. No, ale jeżeli dwie czy trzy największe gazety w Polsce likwidują swoje dodatki, raczej te magazyny, no to wiadomo było, że to idzie raczej w złym kierunku. Jedyną rzeczą taką, którą wydaje mi się na dzień dzisiejszy jest taką pozytywną, znaczy dająca światełko, to jest to, że gazety w internecie, niektóre gazety, ale mi się to bardzo podoba, zaczynają pisać, mają artykuł i pod artykuł podczepiają slideshow. I że jak gdyby z jednego tematu, tego tematu, o którym jest artykuł, można wrzucić 5 zdjęć. I czytelnik czyta, znaczy no, internauta czyta, klika sobie i przy okazji ogląda zdjęcia. I to jest tak, moja taka nadzieja, że jednak jeszcze nie zamykamy teatrzyku naszego. A słuchajcie, czy w ogóle doradzilibyście komukolwiek, żeby szedł w ten zawód, żeby się kształcił? W ogóle, czy żeby zostać fotoreporterem, potrzebne są jakieś predyspozycje, coś takiego wrodzonego? Ja przede wszystkim uważam, że trzeba mieć się absolutnie bardzo dobrze z pozycji. Pierwsze trzeba mieć zdjęcia, to jest sprawa. I trzeba rzeczywiście ciekawym świata. Dużą taką chęć pochłaniania. I właściwie to jest najważniejsze. Myślę, że każdy człowiek to ma. Natomiast oczywiście do podstawy to jest jedyne zdjęcia. Oczywiście można nauczyć. I ja pamiętam, że jak ja zaczynałem jeszcze pracować w Gazecie Wyborczej, to była strasznie fajna szkoła, bo to była szkoła, kiedy to był taki chyba ostatni moment, kiedy do tego zawodu wchodziło się za pomocą. To jest zawód rzemieślniczy, prawda? Czyli to był zawód, który polegał na tym, że jakby uczyłem się swojego starszego kolegi wszystkiego po kolei. Prawda? Na początku musiałem zainteresować, później się dowiadywałem wszystkich rzeczy, później się dowiadywałem, jak się pracuje, jak się ilustruje, co to znaczy zdjęcie ilustrowane, co to znaczy zdjęcie reporterskie, czym jest portret. Jakby powolutku wchodziłem w ten zawód i rzeczywiście mnie tego dosyć mocno uczono. No, na dzień dzisiejszy tego nie ma. Znaczy nie ma już tych wzorów. I to jest chyba dosyć poważny problem. No. Ja znam wielu fotografów, które są, no nie mają, nie potrafią chodzić do tyłu, tak jak dzisiaj fotoreporter polityczny czy uliczny musi się nauczyć chodzić do tyłu, uważać, że nie ma słupa, czy jest słup, czy nie. I oni sobie też dają radę. No każdy musi, mówię, znaleźć swoje pole. Ale co? No musi mieć bardzo dobry wzrok, bardzo dobre oczy. No i mieć szczęście w życiu. Mocno kręgosłup. No kręgosłup, tak, żeby. Jest bardziej, bo tego sprzętu jest coraz więcej, to trzeba wyjść. To boli. Może ty, Tomku, powiesz nam, ponieważ jesteś dosyć młody, jak to jest, bo w sumie mówi się o upadku fotografii prasowej, a jednak tych fotografów jest coraz więcej. Przepraszam, jest ich coraz więcej, ale wielu z nich odpada. To jest, oni są na chwilę, dzień dobry, zostają Jolkę, wychodzą i nie ma ich, no i czekamy na następnych. Jest grupa, która chodzi, jak gdyby, jest duża rotacja. Nie wytrzymują tempa, nie wytrzymują. Za to kończą studia. No, ilość fotografów na pewno wzrasta. Teraz jak byłem na warsztatach w Nowym Jorku, to w czasie rozmowy z edytorami z New York Timesa czy z Newsweeka, no, powiedzieli, że obecnie rynek coraz bardziej zaczyna weryfikować tą liczbę fotografów, że jednak ilość fotografów, tych, którzy powiedzmy nie sprawdzają się, czy ich zdjęcia są zbyt słabe, wykruszają się bardzo szybko.
Więc wydaje mi się, że no jest jakiś progres w tym sensie, że zostają ci, którzy powiedzmy najlepiej prezentują swoje zdjęcia, natomiast tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że fotograf musi obecnie mieć, najlepiej mieć w sobie dyktafon, kamerę i aparat, no to w Nowym Jorku, jak widziałem na przykład na Wall Street, to wielu fotografów praktycznie head and shoulders. Więc no, tak wygląda, że coraz bardziej chyba fotografia, tak jak na warsztatach, tam też mieliśmy bardzo dużo dyskusji właśnie, w jakim kierunku idzie reportaż, dokument, ogólnie fotografia, no to coraz bardziej w stronę internetu jednak to wszystko idzie, że coraz więcej gazet jednak ma publikacji internetowych. Nawet Christopher Anderson wydał swój album przecież na iPada, więc to jest... No, internet jest na pewno czymś, w kierunku czego reporterzy także powinni iść, ponieważ jest to jakieś źródło, gdzie bardzo dużo ludzi ma dostęp do niego. I mam może pytanie. Jakie przełożenie na rozwój kariery ma zdobycie nagrody? To jest olbrzymia radość. To jest na pewno olbrzymia radość i to jest strasznie fajne, strasznie miłe, że jest to docenione. Natomiast jest później, niestety rodzi się taka dosyć duża frustracja, dlatego że jest tak, że człowiek liczy na coś, prawda? Że to się w jakiś sposób przełoży, rozwinie, że oczywiście to musi być oparte olbrzymią pracą. Ale tak naprawdę z tego nie wynika. Totalnie. Znaczy wręcz w moim przypadku też przeciwnie, niektóre telefony niektóre numery przestały odbierać ten telefon, niektórzy ludzie, z którymi miałem kontakt wcześniej, przestali chcieć współpracować. Niektóre redakcje nie chcą zamawiać zdjęć, bo myślą, że są za drogie. Dostanie ktoś Oscara, to że już wtedy każda następna oferta już musi być z dużą ilością zer. I każdy tak potem myśli, że zdobył nagrodę, że on tam mu się w głowie przewracało i nie ma co robić, nie stać nas na zdjęcia od niego. I to jest, duży problem. Co naprawdę tak nie jest, bo są stawki jakieś tam na mieście i właściwie nagroda nie podwyższa tej stawki o 50-100%. Wręcz przeciwnie, obniżyłem. Takie potwierdzenie, jakaś nagroda to jest coś miłego i daje takie poczucie, że plusem takich nagród i tego typu konkursów jest to też, że zasięg tego zdjęcia, to zdjęcia, materiału, który zrobisz, ogląda bardzo dużo osób na świecie i to jest też, myślę, bardzo, bardzo pozytywne. Takie osobistego, myślę, że żeby tak. Ten kop trwa 2 miesiące. No tak, ale jak przez 2 miesiące to się... Później się zapłacić za angielski syna, prawda? Czyli za pasy syna, a później się okazuje, że chcesz wysłać dziecko na koronie. Nie, oczywiście nie mówię tutaj. To jest jakby, ja prawdę mówię, że ze mną był... Ja więcej straciłem niż zyskałem. I mówię tu zupełnie szczerze i poważnie. Znaczy, ja miałem więcej zleceń wcześniej, ja lepiej funkcjonowałem wcześniej niż przed nagrodą. Znaczy, teraz miałem sytuację, że sprzed paru dni mam taką sytuację, że chciałem opublikować zdjęcia do pewnej gazety i moja koleżanka na Facebooku napisała do znajomej, bo poprosiłem ją, mówię, słuchaj, wyślij, jakbyś mogła się zapytać, czy oni są w ogóle chętni, żeby byli zainteresowani. I napisała tam, słuchaj, bo jest mój taki przyjaciel, który chciałby przyjść, nazywa się Filip Ćwik, chciałby ci przyjąć zdjęcia pokazać. A ona napisała, Filip Ćwik, nie stać nas na Filipa Ćwika. On mówi, słuchaj, ale to nie ma znaczenia, już kasa nie ma znaczenia. Nie. I dopiero jak poszedłem, zacząłem rozmawiać, to okazało się, że a jednak można porozmawiać, a jednak pieniądze nie ma znaczenia, chcę tylko, żeby to było opublikowane. Radą taką, którą mógłbym dać, żeby... Jakie by zdjęcia nie robili, żeby sami je doceniali, żeby wiedzieli, że te zdjęcia mają pewną wartość, żeby nie rozdawać ich za darmo na prawo i lewo generalnie. I tak jak nie wysyłać do TVN Kontakt 24, że jak ktoś się wczyta w regulamin, to każde wysłane tam zdjęcie przechodzi na rzecz TVN-u, który może dysponować tak naprawdę na wszystkich polach eksploatacji.
żeby zdjęcia, które zrobicie, żeby tak naprawdę, bo one mają wartość, nie tylko dla was, one mają po prostu wartość, żebyście byli tego świadomi. Nie oddajcie swoich, nie oddawajcie swoich zdjęć za darmo. Bo te zdjęcia mają prawa majątkowe, czyli mają prawa autorskie. Tak. Każde zdjęcie państwa ma swoje prawo majątkowe i prawo autorskie.